Witajcie kochani, dzisiaj będą ulubieńcy kosmetyczni oraz jeden niekosmetyczny miesiąca listopada. Kręcę ten film po raz setny, więc mam nadzieję, że uda mi się tym razem w końcu to nagrać. Pierwszy ulubieniec jest to pomadka o kolorze 430 Coral Ambition i ona jest firmy Maybelline. Jest to przepiękna pomadka, która świetnie nawilża, daje fajny taki kolor na ustach, nie wysusza, nie podkreśla suchych skórek, jak najbardziej wszystko jest w porządku. Bardzo ją lubię, ma taki nietuzinkowy kolor, raczej niespotykany w innych firmach, przynajmniej ja nie widziałam. Do tego opakowanie bardzo ładne, słodkie i przykuwające na pewno wzrok, więc to był mój pierwszy ulubieniec. Drugim ulubieńcem jest to krem do rąk z firmy The Secret Soap Store z 20% masłem shea. Jest to wersja trawa cytrynowa. Jest to krem, który na drugim miejscu posiada w składzie masło shea. Świetnie nawilża, jest bardzo taki treściwy, zostawia taką lekką poświatę na dłoniach, taką poświatę takiego jakby tłustawego filmu, aczkolwiek dłonie się nie kleją. Na początku go nie lubiłam, ale naprawdę teraz jestem zakochana w tym kremie, ponieważ świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi właśnie o taki sezon jesienno-zimowy, gdzie mamy wiatr, po prostu jest suche powietrze w domu i mróz na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Po prostu fajnie nawilża te dłonie, ochrania je przed właśnie tymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi i przepięknie pachnie taką cytrynką, jakby super. Kolejnym produktem jest Maybelline, czyli żel, eyeliner w żelu właściwie. Tak wygląda opakowanie, on kosztuje około 22 zł w Hebe lub też właśnie w Rossmanie, w zależności od promocji. Ja mam kolor właśnie czarny, typowy 01 Black. Jest to eyeliner, który bardzo długo się utrzymuje, daje bardzo czarny kolor, czarną kreskę, nie taką jakąś wypłowiałą, i do niego był dołączony taki pędzelek, którego akurat nie wiem gdzie jest, synek mi gdzieś go zabrał. W każdym razie pędzelek wygląda tutaj, jest na opakowaniu. Jest dołączony do niego pędzelek, który jest nietypowym pędzelkiem dla eyelinera, ponieważ jest dosyć taki, nie jest cieniutki, tylko dosyć jest taki większy, jeśli chodzi, no po prostu ma dosyć dużo tego włosia na końcu, aczkolwiek bardzo dobrze się spisuje, o dziwo, jeśli chodzi o właśnie rysowanie kreski. Ja mam w tej chwili te kreski właśnie narysowane tym produktem. Mi się ten efekt osobiście bardzo podoba i mam nadzieję, że Wam też. Więc tak, więc ten eyeliner dosyć ciężko się zmywa, więc jeżeli mamy słabej jakości ten produkt do demakijażu, to może być problem, ale na przykład płyn z burżuła micelarny sobie dobrze z nim radzi. Kolejnym ulubieńcem jest kolor Tattoo z Maybelline, czyli ten taki cień. On jest ja mam w numerze 040 Permanent Taupe. Jest to mój odpowiednik właśnie Aqua Brow, tego najjaśniejszego. Ja nim podkreślam sobie brwi. Zużycie, jak widać, jest jakieś tam. Jest bardzo wydajny, daje taki zimny odcień na brwiach i nie powoduje, bardzo ładnie się tak kremowo rozprowadza. Wiadomo, nie osypuje się ani nie rozciera się, przynajmniej ja nie zauważyłam. Dodatkowo, oprócz tego, że używam go do brwi, mogę go również po prostu używać do powiek, bo to jest taki typowy kremowy cień do powiek. Świetny produkt, naprawdę. I on kosztował w promocji około 15 zł, a Aqua Brow kosztuje 89 bez promocji, więc różnica jest w cenie. I to by byli wszyscy moi ulubieńcy kosmetyczni, natomiast jeżeli chodzi o ulubieńca niekosmetycznego, to jest to serial, który leci na kanale HBO. Jest to serial, który się nazywa o tytule Bez Tajemnic, gdzie głównym bohaterem jest Jerzy Radziwiłłowicz, natomiast aktorami drugoplanowymi jest na przykład Maciej Sztur. Jest to już trzecia seria tego serialu, ponieważ już pierwsze dwie były, teraz jest trzecia. W tych poprzednich grała jeszcze na przykład Krystyna Janda, Janusz Gajos. Generalnie serial polega na tym i opowiada o tym, że po prostu siedzi sobie w swoim gabinecie psycholog, czyli właśnie ten Jerzy Radziwiłłowicz, i on przyjmuje swoich pacjentów. Serial leci od poniedziałku do piątku i codziennie, w każdy dzień jest inny pacjent. Na przykład w poniedziałki przychodzi
homoseksualista, we wtorki homoseksualista, który dodatkowo jest adoptowany, więc w sumie ma dwa takie, że tak powiem, w cudzysłowie, problemy, bo oczywiście on sam z siebie może nie ma za dużo problemów, ale wiadomo, to różnie jest odbierane przez właśnie świat zewnętrzny. We wtorki przychodzi starsza kobieta, która mogłoby się wydawać, że skoro jest starej daty, to nie będzie przychodzić do psychologa. Drugi plan wita. W środę przychodzi kobieta, która jest nimfomanką. W czwartki przychodzi ksiądz, który porzucił swoje kapłaństwo i zakochał się w kobiecie. Natomiast w piątki są takie konsultacje tego psychologa z takim jakby superwizorem. I generalnie może serial jest bardzo ciekawy, ponieważ właśnie grają aktorzy teatralni, nie są to aktorzy serialowi, czyli nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, siedzą sobie przy kawie i kochanie, jak się czujesz, o wspaniale, cudownie, no ja też, no i super, no więc rozumiem, że takie seriale oczywiście też się mogą podobać, jak najbardziej, natomiast ja szukam jakiegoś takiego serialu, który by w jakiś sposób właśnie dotyczył tematyki psychologicznej, jest to typowy właśnie serial psychologiczny, dlatego bardzo mi się podoba. I możemy się właśnie w tym serialu dowiedzieć o różnych problemach różnych osobowości, jak również w jaki sposób te osoby mogą sobie radzić z po prostu z codziennym życiem. I naprawdę jest to bardzo wciągający serial i on leci codziennie o godzinie 22 na HBO. Także już muszę kończyć. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego tła, które jest za mną. Pozdrawiam Was, kochani, pa, pa.